Paweł Więcek, dzień dobry Państwu, w programie Goźnia Grzegorz Mikołajczyk i teraz będę czytał z kartki. Były antyterrorysta, pełnomocnik zarządu do spraw bezpieczeństwa w grupie Coronea, założyciel zespołu kaskaderów filmowych o nazwie Cichy Stunt Team, mistrz sztuk walki oraz reżyser. Zgadza się, dzień dobry. Ostatnio wyreżyserował Pan, no już jakiś czas temu, spektakl Porwanie. Skąd pomysł na tę sztukę? Pomysł powstał już kilkanaście lat temu, odkąd związałem się tak po części dodatkowo, jako hobby, z branżą teatralną, filmową, jako kaskader. Zawsze chciałem zostać tak reżyserem, takim w pełnym słowa tego znaczeniu, żeby samemu coś stworzyć. A uważam, że do zaoferowania mam dość sporo. Wiem, czego ludzie oczekują. Oczekują oczywiście prawdziwości, autentyczności i wydaje mi się, że to, co przeżyłem w pracy, to mogę to ludziom pokazać i powiedzieć i powiązać to jeszcze z bezpieczeństwem tak naprawdę, którym się zajmuję już, można powiedzieć, lekko ponad 20 lat. Także to wszystko gdzieś wrzucam do jednego worka i wyciągam z tego konkluzję, która daje mi ogromną satysfakcję, czyli daję komuś coś, co kocham robić, co lubię, co uważam, że się na tym znam. I chciałbym przez to, że komuś coś daje, uzyskać jakąś dobrą sprawę dla kogoś, komu można przekazać. Mówię tu konkretnie o pomocy poprzez fundację, bo wszystkie zebrane środki będziemy przekazywać na podopiecznych fundacji, jesteśmy blisko. Mówił Pan o tym, że spektakl, to co Państwo prezentujecie, widzą, to jest oparte na Pańskich doświadczeniach, przeżyciach. Ile w tym wszystkim jest prawdy, a ile fikcji literackiej, bo bez fikcji nie da się tworzyć teatru. Fundament jest prawdziwy. Oczywiście imiona, pewne ruchy, pewne założenia musiały na potrzeby spektaklu zostać zmienione. Nie można pokazać w 100%, zrekonstruować wydarzeń, ale konkluzja zawarta w spektaklu jest w 100% prawdziwa. A sama historia, ona się odwołuje do jakiegoś wydarzenia, tak, które miało tak miejsce w rzeczywistości? Tak, tak. To właśnie o tym chciałem właśnie powiedzieć, że to jest dokładnie 100% prawdziwości w spektaklu. Ten spektakl miał już swoją premierę we Włoszczowie 28 października ubiegłego roku. Jak on został przyjęty przez tamtejszą widownię? Bo przypomnijmy, to jest spektakl, gdzie są bardzo brutalne, mocne sceny, gdzie używa się języka nieparlamentarnego. Przestępczego. Tak, jak widownia to wszystko przyjęła? No bałem się premiery, powiem tak osobiście, ale uważam, że wyszła dobrze, jestem zadowolony. Tego się właśnie spodziewałem. To ludzi ma zaskoczyć, to ludzi ma zintrygować, zszokować, ale też poinformować, na czym polega właśnie ta patologia porwań w Polsce. Jak Pan patrzył na widownię, nie wiem, czy tak było, ale wyobrażam sobie, że jest możliwość podglądania reakcji widowni. Jakie emocje, jakie uczucia malowały się na twarzach ludzi? Płacz. Aż tak? Były łzy. Tak, oczywiście. Oczywiście było wzruszenie. Nie chcę za dużo zdradzać efektu końcowego, ale uważam, że reakcje ludzi były prawdziwe i autentyczne, tak jak ten spektakl. Ja jestem w 100% zadowolony, że tak publiczność odebrała. Ten spektakl ma wymiar oczywiście artystyczny, no jak każda sztuka teatralna, ale także dydaktyczny, prawda? Tak. Na czym polega ten dydaktyzm zawarty w tym spektaklu? Porwanie. Znaczy, uprowadzenia i porwania. Ale co pan jako reżyser próbuje przekazać widzom? Jaką wiedzę? Jaki obraz świata? Poprzez spektakl chcę pokazać społeczeństwu naszemu, że w tej chwili nie trzeba być bogatym, zamożnym człowiekiem, żeby paść ofiarą porwania. Uprowadzenia rodzicielskie zdarzają się, można powiedzieć, co drugi dzień. Codziennie, co drugi, co trzeci dzień. Na to nie masz takiej sztywnej statystyki. Porwania również co drugi, co trzeci dzień. Porwania na organy, porwania dla okupu, handel niewolniczy, pracowników. To wszystko się klasyfikuje jako porwania. I tego jest tak dużo. Nie jest to z drugiej strony rozpowszechniane, nie ma też takiej potrzeby, ale w tej chwili grupy przestępcze specjalizują się w czymś zupełnie innym.
nie atakują w cudzysłowie oczywiście zamożne osoby, im łatwiej uzyskać okup za przeciętnego człowieka, 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych, 3 tysiące złotych. Ale to się opłaca, bo rozumiem, że to jest, przepraszam za określenie, no jest to pewien rodzaj biznesu. Te grupy przestępcze ponoszą pewne koszty związane z uprowadzeniem danej osoby. Czy to się rzeczywiście opłaca, skoro Pan mówi o takich pieniądzach? Ja to nazywam porwanie profesjonalne i porwanie nieprofesjonalne. Tutaj się skupiam konkretnie na porwaniach nieprofesjonalnych. Szybka realizacja tematu szybkozarobkowego. Porywamy dziecko z przedszkola, dziecko ze szkoły, szybki telefon, szybka interwencja, szybki okup, 5 tysięcy, 10 tysięcy złotych. Ile takich przypadków dzieje się poza oficjalnymi statystykami? Mówiąc inaczej, ile z nich nie jest po prostu rejestrowanych, czy zgłaszanych przez ofiary, czy rodziny ofiar na policję? To da się jakoś oszacować? Są przypuszczalne statystyki. Też policja też wszystkiego nie wie, bo też nie wszyscy zgłaszają na policję, boją się, są zastraszani, a kwota załóżmy 5 czy 10 tysięcy złotych nie jest kwotą tak naprawdę, dla której warto ryzykować. Bo dzisiaj porwą mi, załóżmy, córkę, za chwilę ja to zgłoszę na policję. No ludzie się też boją, ja się wcale nie dziwię. No też policja ma bardzo dobre narzędzia do zwalczania tego typu zjawisk, no ale własne sumienie i spokój własnego sumienia niestety jest takim, można powiedzieć, siłą wyższą. Skala tego zjawiska jest rzeczywiście tak powszechna, jak Pan mówi, bo wyczytałem w internecie, przygotowując się do naszej rozmowy, że w 2014 roku policja odnotowała 7 takich przypadków. Bzdura, to jest, to jest statystyka. Tu oczywiście ja nie chcę zastraszać społeczeństwa, po prostu nie o to zupełnie mi chodzi. Ja chcę poprzez spektakl pokazać, że jednak to zjawisko narasta. Żeby ludzie dbali o własne bezpieczeństwo, byli może mniej aktywni tak wybiórczo na chociażby portalach społecznościowych, o swoim majątku może mniej mówili. No jest cały szereg procedur, przez które trzeba przejść. No właśnie, jak można się chronić przed tym, żeby nie paść ofiarą kidnapera? Ciężkie i trudne pytanie. Odpowiedź będzie jeszcze, uważam, gorsza. Nie ma czegoś takiego. Nie ma recepty i nie ma procedury. Ale jakieś takie... Zdrowy rozsądek przede wszystkim. ABC, właśnie tak jak Pan na przykład mówi, żeby nie patować swoim bogactwem, majątkiem na portalach społecznościowych, bo to stanowi jakąś zachętę, tak? Co jeszcze? No można sobie wynająć ochroniarza i z nim chodzić. No oczywiście, że tak. Każdy środek, który będzie w jakiś sposób przydatny, żeby zapewnić własne bezpieczeństwo własnej rodzinie, będzie przydatny i podejrzewam, że w jakimś tam stopniu skuteczny. Natomiast przed profesjonalnym porwaniem, no to już jest bardzo ciężko się. Bez techniki elektronicznej nie zabezpieczymy się. Przede wszystkim musimy zwracać uwagę, z kim się kontaktujemy, jak prowadzimy nas indywidualny styl życia jest bardzo ważny. Jak my prowokujemy naszym stylem życia do tego, żeby ktoś zainteresował się naszą osobą bądź naszą rodziną, żeby komuś przyszło do głowy uprowadzenie bądź porwanie. No i środki finansowe są tutaj niestety, ale jedne z najważniejszych elementów, poprzez które dochodzi do porwań. Ale to jest jedna rzecz. Bardzo mocno narasta i uważam, że to jest też taki element, który trzeba natychmiast likwidować i próbować zatrzymywać. To jest handel młodych osób, dzieci, zdrowych przede wszystkim, na organy za granicę. Kiedyś to było modne, tak w cudzysłowie oczywiście, było modne bezdomnych, którymi się tak naprawdę rodzina nie interesowała. Byli poddawani badaniom lekarskim przez lekarzy działających dla grup przestępczych. W tej chwili już ja, z tych informacji, co ja posiadam, no jest dość duże zainteresowanie też organami, ale u dzieci. Wróćmy jeszcze na koniec, na chwilę do spektaklu Porwanie. Tak jak wspomniałem, była premiera we Włoszczowie. Za chwilę będziecie Państwo w styczniu ze spektaklem w Kielcach. Ale szykuje się też tournée po całej Polsce. Tak, szykuje się tournée. Zobaczymy logistycznie, technicznie,
strategicznie, na jakie miasta będziemy sobie mogli pozwolić, żeby zaprezentować spektakl. No chcielibyśmy go jak największej liczbie publiczności pokazać. Takie się pojawia porównanie do Pitbulla. Czy coś jest na rzeczy tego spektaklu do tego głośnego filmu i serialu? No uważam, że jest. No jest prawdziwa historia. Jest prawdziwy język? Jest prawdziwy język. Uważam, że u nas jest język bardziej prawdziwy jak w Pitbullu. Mamy aktora, który grał epizod w Pitbullu, nasz. Jest tam prawdopodobieństwo między jednym a drugim jest bardzo duże i no ja obstaję za swoim. Ja się po części też inspirowałem Pitbullem, bo reżyser Patryk Wega jest niestety autorytetem w branży filmowej, także no tutaj moja inspiracja dużo się opierała na jego fachowości. I już absolutnie na koniec, debiutuje Pan na deskach teatru jako reżyser. Może jakiś film akcji w przyszłości? No, życzyłbym tego sobie. Mam już pomysł, jaki film chciałbym zrobić. Myślę, że byłby bardzo dobry. No, w mojej ocenie byłby jednym z takich mocnych filmów. No to tego Panu życzymy. Moim Państwa gościem był Grzegorz Mikołajczyk, były antyterrorysta, reżyser spektaklu Porwanie. Dziękuję za udział w audycji. Dziękuję. Paweł Więcek, kłaniam się nisko i do zobaczenia na Echo Dnia EU.